W obliczu diagnozy nowotworowej, podejście Karola III i Kate Middleton do komunikacji z opinią publiczną wykazuje znamienne różnice. Król Karol III, pomimo swojej choroby, kontynuuje oficjalne obowiązki i regularnie pojawia się na publicznych wydarzeniach. Natomiast Kate Middleton, żona księcia Williama, na pewien czas wycofała się z życia publicznego, co spowodowało nasilenie spekulacji na temat jej zdrowia i osobistego życia. Prawda o jej stanie zdrowia została ostatecznie ujawniona w emocjonalnym wystąpieniu 22 marca, które szybko zyskało szerokie wsparcie, zarówno ze strony publiczności, jak i znanych osobistości. Reakcja rodziny królewskiej nie pojawiła się natychmiast, ale kiedy już to zrobiła, król Karol III wyraził swoją dumę i uznanie dla odwagi księżnej. Monarcha, jak się okazuje, pragnął wyrazić te uczucia nie tylko w formie pisemnej, ale także osobiście. Magazyn Hello ujawnił, że krótko po opublikowaniu oświadczenia Kate Middleton odbył się tajny lunch, który stał się okazją dla Karola III, by okazać wsparcie synowej w cztery oczy. Spotkanie to podkreśla bliskość i wzajemne wsparcie wewnątrz rodziny królewskiej w trudnych chwilach, jednocześnie pokazując, jak ważne jest osobiste wsparcie i zrozumienie na najwyższych szczeblach monarchii. W kontekście trudnych wyzwań zdrowotnych, z którymi mierzą się Kate Middleton i król Karol III, ich wzajemne wsparcie nabiera szczególnego znaczenia. Robert Hardman, autor książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej, podzielił się w podcastie szczegółami intymnego spotkania, które miało miejsce niedługo po tym, jak księżna Cambridge ujawniła informacje o swojej chorobie. Opowiedział o prywatnym lunchu, na który Kate udała się z królem. Chociaż nie są znane konkretne tematy rozmów, Hardman zauważa, że król Karol wyraźnie martwi się o księżną i prawdopodobnie chciał wyrazić swoje wsparcie. Wspólne chwile spędzone w London's Linnets, gdzie zarówno król, jak i księżna przechodzili leczenie, jeszcze bardziej zbliżyły ich do siebie. Pałac Buckingham podkreślił, że w ostatnich tygodniach król był w stałym kontakcie ze swoją ukochaną synową, co świadczy o silnej więzi między nimi. Interesujący jest brak udziału księcia Williama w omawianym lunchu, co może sugerować, że ma on inne zdanie na temat sposobu komunikacji kryzysowej. Fakt, że księżna Kate zdecydowała się samodzielnie nagrywać i publikować oświadczenie o swojej chorobie, podkreśla jej determinację i niezależność. W tej sytuacji wsparcie, jakie Karol III okazuje Kate, może wynikać nie tylko z troski o jej dobro, ale i z doświadczenia podobnych emocji i wyzwań zdrowotnych. To, że król i księżna doświadczają podobnych wyzwań zdrowotnych, może sprawić, że łatwiej jest im się wzajemnie zrozumieć i wspierać. Ich relacja stanowi przykład tego, jak współczucie i bliskość mogą pomóc w przetrwaniu nawet najcięższych życiowych burz.